Czołem wszystkim, mapa Ruins of Tarsonis, mecz pomiędzy Zajurosem, Plotosem, Svenenokem, także Protosem, no i jak widać już to Eustis grając jako Zerg oraz ja jako Terran po drugiej stronie. Szybkie ustalenia, speedlingi, maliści, maroderci, będziemy uderzali na naszych przeciwników. Tak, przy okazji informacja w sumie z paru ostatnich dni, przyznam szczerze, że widząc ostatnie filmiki na YouTubie dopiero niedawno go zauważyłem, a mianowicie chodzi o to, że znanemu polskiemu komentatorowi sportowemu, czyli Morglumowi, także urodził się syn, co prawda troszeczkę wcześniej, bo ma 8 miesięcy, więc troszeczkę starszy niż mój mały łobuziak o jakieś 4 miesiące, ale to wszystko i tak mimo wszystko gratuluję, także on też na swojej kanale napisał, że to wszystko tak to mniej więcej będzie teraz wyglądało. Nie ma czasu za dużo na to wszystko, żeby zapewnić sobie odpowiednią ilość zarówno tego działania jako komentator, czy tylko cała, jak wspominał, większość tego, co do tej pory robił, spoczywa teraz na Zedzie, a on od czasu do czasu tylko się dołącza i odpowiednio komentuje, wspomaga Zeda w jego robocie. Jak widać, szybki, ta skautująca kropka została ściągnięta. Wracając teraz jeszcze tutaj do całej tej gry, no to takie, żeśmy się tam umawiali, speedlingi plus marinesi, marudersi, stąd postawienie tutaj już w drodze jest dwa baraki, rafineria ze względu na przybudówki, no i ta jeszcze jedna zostanie SCV-ka wyprodukowana i zaraz to zostanie przemurowana, że mi tak tutaj wygląda, przebudowany w orbital kometa. No, budyneczku zasuwaj i morfuj się tak ładnie. Żebym nie wyszedł już o 6, a czekam jeszcze na te 20 dodatkowych minerałków i pewnie to wszystko właśnie teraz się wiecie. Jak widać u naszych przeciwników, jeden gateway, drugi gateway, łączą siwo na wejściu, plus Hypercore 2 kanony postawione, ale to jeżeli to miałoby uderzyć Zerglingi, no to wiadomo, że te kanony sobie z nimi poradzą, a w przypadku pozostałych jednostek, czyli w moim przypadku, jeżeli chodzi o Marines, wystarczyłoby zapewnić sobie wizję i można to spokojnie ściągnąć tutaj ten jeden z tego jednego gateway'a, nawet może ten Cybercore byłby także w zasięgu, ściągnąć te dwa budynki. Mamy otwartą drogę do naszych, do bazy naszych przeciwników. Tak, lak, przepraszam za to. No się tylko ogromnie tam się zawsze zdarzało. No przecież nie rozumiem za bardzo tych podejścia Zajurosa. Redukowanie takiej ilości pylonu zapewnił sobie naprawdę sporą nadwyżkę. Ale nic z tym nie robi. Te pierwsze zęglingi już tam wylatują na wiarę i pierwszy maruder. Dwa kolejne w drodze, kolejne marinesy. Tymczasem ja mam supply bloka, więc już się tam skończył budować. No i niedługo zostanie pierwszy atak z naszej strony przeprowadzony. W międzyczasie mój partner dronka mu stoi, a zakłada ekspansję plus makrohacza. Makrohacz jest też dziwny, no ale jak kto lubi. Spójrzmy, że tak powiem, kolejne spora nadwyżka zarówno minerałów, jak i gazu. Ta dronka W-kropka ma coś, on dopiero w tym momencie Cybercore zaczyna powstawać. Dobrze, już nawet nie pamiętam, z jakiej ligi ci nasi przeciwnicy są, ale to wszystko wygląda bardzo, bardzo niedoskonale. Obstawienie się taką ilością foton kanonów zazwyczaj zwiastuje pójście w lotnictwo, ale przyznam się, że po co taka ilość?
Zresztą nawet jeżeli spojrzymy, to nasi przeciwnicy, o ile dobrze kojarzę, to ich armia ogranicza się do dwóch Hawkerów i nic poza tym, także to jest takie trochę wszystko dziwne. Idzie tutaj właśnie pierwszy atak z naszej strony, kiedy się dobrze wpisze, to ściągnięcie dwóch pylonów i Zajulos zostaje całkowicie bez swoich ludzi produkcyjnych. I właśnie praca na pierwszym pylonem, który właśnie pada. Drugi pylon. Przecież nasz pylon szybciej pada niż kanony, ze swojej gwiazdy. Zostało się bardzo, o czym wspominałem. Jeden szybki atak ściągnie zarówno Cyber, który takie będzie straszne, że nie jest taki gateway, jak te kanony. Zajmowałem ściągnięcie kolejnego pylona. Mamy tu Svena, na pewno survival, wycofuje sobie groby, nigdy nie jest dobre. Teraz jest bardzo dobry. Bo myślę, wiadomo o co chodzi w tych wszystkich, ale to wszystko lepiej i jednostka spotkają się to wszystko na jednostkę górowy. Czyli teraz dużo na 11, pliowy 12, teraz została wyprodukowana, plus 29. W tym momencie Zajuros oberwał wodę krajnie ładnie, ale już kolejne wyrzuty tutaj padają. To wszystko ładnie pokłada po naszym. Jeśli kolejne ściągnięcie, jakoś wyglądamy 7, 6, 5, 4, 5, 5. Jeszcze dopadnie Immortal przez Zeldin, pozbawiony szalno i do 2-1-0. Trochę nie ma już ani jednego robotnika. Nawet ta kropka jedna, która wyskoczyła, by długo sobie nie pożyła. I ten mecz zostanie zaraz na fazie, a w międzyczasie właśnie Sven Norby opuszcza tę grę. A to jak go nie ma, to będzie tutaj próbował, ale przyznam szczerze, że on także nie ma już zbyt wielkich szans na cokolwiek. A i właśnie także opuszcza tą grę i wygrana jest po naszej stronie. Szybki atak. Przyznam szczerze, że na kompletnie niebronioną bazę przeciwnika, tym bardziej, że ten Zajuros zagrał naprawdę fatalnie. Taka ilość minerałów poświęcona na statyczną obronę, gdzie potrzebne były mobilna armia. Jeden Immortal, który błyskawicznie padł. No i teraz właśnie to, co wspominałem, że zazwyczaj taka ilość kanonów sugeruje pójście w lotnictwo. To chyba faktycznie Zajuros o tym myślał, ale wykonał to wszystko zdecydowanie za późno. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.